otworzyłem drzwi. Teraz, czy otwierać drzwi szybko, czy otwierać drzwi wolno? Trzeba się nad tym zastanowić. Ja proponuję otwierać drzwi powoli. Dlaczego? Oczywiście pamiętamy o tym, żeby czasem sobie, nie wiem, ktoś tu nam zaczyna na nas biec i akurat będziemy zmuszeni do strzału, żebyśmy sobie nie oszczelili ręki, czyli ta ręka jest nisko, poza linią celowania. I co? Otwierając powoli, otwiera nam się powoli cały sektor. I mamy cały sektor otwarty. Co robimy dalej? Mamy prawe załom, lewo załom. Nie wiemy, co jest. Robimy akcję po cichu. W takiej sytuacji delikatnie kroimy torcik i sprawdzamy to miejsce niebezpieczne. Pamiętajcie, że człowiek to nie kartka papieru i jeśli tu by gościu się schował, jeśli tu by stał gościu, to mamy jakąś tam swoją grubość i będzie go widać. I nie trzeba dążyć do tego, żeby zobaczyć całą ścianę, że ona jest czysta. Trochę jest to bez sensu. Wystarczy, o, mamy wyobrażenie, ile tam zostało, mniej więcej. I wiemy, że na takiej o, przestrzeni, no nie ma takich ludzi. Tak mi się wydaje, chyba że czegoś nie wiem. A przede wszystkim też trzeba nieraz podjąć ryzyko. Czy to będzie duże ryzyko, czy większe ryzyko będzie wychylić się bardziej i dostać z tyłu w łeb? Wydaje mi się, to będzie mniejsze ryzyko, tak? Tym bardziej, że no, wiemy, że tam, mówię, tak jak mówiłem wcześniej, człowiek nie kartka papieru. Grubość swoją mamy. I na takiej grubości się człowiek nie schowa. Czyli zakładam na 95%, że tam jest czysto. Zostało mi teraz sprawdzić ten róg. Oczywiście cały czas sprawdzając jeden i drugi róg, mam na uwadze to, co się dzieje te 180 stopni z przodu. Przyszedłem stamtąd, czyli tam jest bezpiecznie. Nie ma co tamtym się zajmować. Jak robimy ten przeciwny róg? Możemy w ten sam sposób zrobić, czyli odwrócić się, kontrolować tam wszystko i kroimy i jest ok, tak? No bo jest ok. Ewentualnie możemy, to co mówiłem już, możemy dla zmylenia gościa na kolanko. Ewentualnie, żeby gościa jeszcze bardziej zmylić, oczywiście cały czas kontrolujemy, co tam się dzieje, niziutko. I jest czysto. I od razu jest czysto. Zauważyliśmy, że jest czysto. Nie gapimy, nie lampimy tam się, nie próbujemy czegoś na siłę znaleźć, tylko od razu odwracamy się, idziemy w kierunku dobiegających głosów, bo coś tam, załóżmy, na górze się dzieje. Także tak to wygląda. To jest moja propozycja, żeby tak to robić. Pamiętajcie, siła wasza tkwi w waszym chaosie, który musicie opanować. Jak go opanujecie, będziecie nie do zajebania. Hej ja.